jakoś przejść też tego, co w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak możecie zamawiać repliki swoich ciuchów i w ogóle wszystkiego z Chin. Tutorial ogólnie postarałem się nagrać jak najbardziej przejrzyście i jak najprościej, więc mam nadzieję, że wszystko zrozumiecie. Zapraszamy na Discorda. Zapraszam was do oglądania. Także drugim krokiem będzie wejście na naszego agenta. Ja wam polecam brać Hagobaya i znalezienie naszego linku do przedmiotu. Link do przedmiotu możecie znaleźć na Reddicie, który zaraz wam pokażę. Bądźcie na naszym Discordzie, na którym są i linki, i możemy wam pomagać. I jest tam ponad 4500 osób, więc bardzo dużo osób może wam też pomóc. Będzie też konkurs na przedmiot o wartości 500 yuanów. Będziecie mogli sobie wybrać wygrany. Oczywiście będzie mógł sobie wybrać. Będzie miał po prostu taką kwotę do wydania i będzie mógł sobie wydać to oczywiście. Więc zapraszamy na Discorda. Tam już na ogłoszeniach jest, co trzeba zrobić, żeby tam wygrać. No i tak, ale przejdę do tego, jak zamówić. Więc musimy sobie wejść albo na tego Discorda, albo na Reddita i wpisać na tym Reddicie Fashion Reps i na Fashion Repsie wpisać nazwę naszego przedmiotu. Dajmy na to, będzie to Yeezy 350. OK, i wyświetlają nam się różne. Wchodzimy sobie na przykład w ten i widzimy tutaj link. Jeżeli będzie to link typu PandaBuy coś tam, to musimy w niego wejść, kliknąć prawym przyciskiem na produkt link, kliknąć copy link, wejść na Hagobaya, czy tam na jakiegoś agenta i kliknąć wklej. Ja biorę inne linki, bo ja dosłownie zamówię przedmiot, pokażę wam jak przez to przejść. No ale to już jest nieważne. Jeżeli będzie link typu właśnie takie coś jak Vadian, to po prostu go kopiujecie i wklejacie w waszego agenta. No ale dobra, macie teraz link, to kopiujecie go, wklejacie tu, klikacie search. Chwileczkę to oczywiście zajmuje, zanim się to wszystko wczyta. I wyskakuje nam nasz przedmiot. Ja wziąłem byle jaką czapkę, tak żeby po prostu wam pokazać. Wybieramy sobie oczywiście kolorystykę, rozmiar i tak dalej. I klikamy sobie następnie buy now. Wyskakuje nam takie coś, tu klikamy, jeżeli musimy, I have read and agreed, klikamy submit order i tutaj płacimy. PayPal to wiadomo, PayPal, PadsPay to jest płatność kartą, a balans to jeżeli macie na swoim balansie. Ja płacę na przykład balansem, bo mam. Jeśli nie moglibyście zapłacić PayPalem, to musicie sobie tutaj doładować na balans i wtedy będziecie mogli tam doładować na balans i następnie tym balansem tu zapłacić. No ale ja płacę swoim balansem, klikam confirm payment, confirm. I jak widzicie, zapłaciłem. Teraz klikamy sobie w My Order, jeżeli zapłaciliście. I będziecie mieli taki status jak Paid. Ten status będzie przez 1-2 dni, do momentu, aż agent go nie zamówi. Jeżeli agent zamówi ten przedmiot, będzie status Purchased. A jeżeli sprzedawca wyśle, to będzie takie coś jak Sent International. O, dokładnie taki, Shipped Internal. I będziecie musieli czekać. Jeżeli będzie to w magazynie, to najprawdopodobniej pokażę wam się po prostu takie coś jak Available for Shipment i zdjęcia QC. QC Photos to są po prostu zdjęcia waszego przedmiotu z magazynu. Jeżeli już macie ten przedmiot w magazynie, wchodzicie sobie w Warehouse. Więc aby wysłać to wszystko teraz, jak będziecie mieli w Warehouse, to będziecie musieli kliknąć, zaznaczyć ten przedmiot, kliknąć Submit. Tu oczywiście dodać swój adres. I jeżeli go już dodacie, to przechodzimy dalej. Tutaj jak widzicie są takie dwie opcje, Remove All Tags i Remove All Packaging. Jeżeli zamawiacie buty i chcecie, żeby one przyszły bez tego pudełka, na przykład Yeezy 350, to klikacie Remove All Packagings. Remove All Tags nigdy nie dawajcie, bo to wam wagi niczego nie zmieni. I jeszcze to pytanie, bo wiele osób zadaje, czy warto shipować z tymi pudełkami oryginalnymi, wiadomo, od butów. Jak dla mnie nie warto. Jeżeli bierzecie to dla siebie, nie do sprzedaży, to po prostu klikacie Remove. I wiadomo, tu się wam waga ani cena nie zmieni, bo zmieni się wam, jak już całą tą wysyłkę klikniecie Submit, poczekacie jeden dzień i oni wam sprawdzą tą wysyłkę, spakują i wtedy zobaczycie, jaka jest kwota. No ale dobra, macie to. Więc już dajmy na to, że zostawiacie boksy, wszystko. Tutaj mamy dodatki takie jak Shootree, Bubble Wrap, Vacuum Bag, Stretch, no i takie pierdołki. Czy warto coś dodać? Jeżeli w ogóle już coś warto, to Corner Protection, i co najwyżej Bubble Wrap. To są dwie dosłownie rzeczy, które warto dodać. I lecimy dalej. Metody wysyłki. Słuchajcie, to jest coś, na czym naprawdę nie warto przeoszczędzać. Najlepiej wziąć właśnie European Traffic Line, ze względu na to, że jest to bezpieczne, bezproblemowe. Takie coś jak to nie opłaca się brać. European DHL Line jest droższy od DTL-a i tak idzie DHL-em. EMS odpada. EMS też, GDMS też. EMS ten też. Niestety jest to coś, co po prostu łapią wam paczki i to jest
bardziej niż, powiem szczerze, pewne. Przynajmniej 90% paczek jest łapane i już wiele osób zgłaszało się do mnie, żeby odzyskiwać te paczki. Więc proszę Was, nie przyoszczędzajcie, nie warto tracić przedmiotu, nerwów, tylko dla tak naprawdę paru dziesiąt złotych. Więc tak, jak już zdecydujemy się na wysyłkę, klikamy Select i to jest tak naprawdę nic. Dajemy sobie Buy Insurance, jest to po prostu... jak się to nazywa, ubezpieczenie, które jest naprawdę warte, ze względu na to, że jeżeli paczka będzie jakimś cudem 30 dni leciała, nie, 31 dni, to zwrócą Wam 20% kosztów wysyłki. Jeżeli paczka zostanie zgubiona bądź uszkodzona, to wtedy też mogą Wam zwrócić pieniądze i jeżeli Wam złapią Państwo celnicy, wtedy też zostanie pieniądze zwrócone. No i jak widzicie, tu macie swoją wagę, tu macie koszt. Gdy już wiecie, chcecie przejść do płacenia, wszystko zrobiliście, klikamy Sumbit i płacimy. Ale przed tym wpisujemy tutaj sobie kod FRO100. Ja już pewnie go użyć nie będę mógł, ze względu na to, że ja go już użyłem, bo to można jedno raz na jedno konto, nie? No i jeżeli tu Wam się wtedy, jak użyjecie, pokaże ten kupon, zaznaczacie go i macie, jak widzicie, taniej, po prostu będziecie mieli wysyłkę o $15. Potem opłacacie. Klikacie tutaj w parcel i pokaże Wam się, i będziecie czekać tak około 1-2 dni i pokaże Wam się numer trackingu paczki. Numer trackingu paczki najlepiej wklejamy w parcels app, link będzie w opisie. I jeżeli będzie jeden statut przez długi czas na Europis Traffic Line bądź DHL-u, jest to normalne, nie martwcie się. Najczęściej te statusy są aktualizowane po paru dniach. To by było w sumie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko. Jeżeli nie, zapraszamy na Discorda. Ja byłem Glansowski. Do zobaczenia. Cześć.